Cześć wszystkim, tutaj Ulat. Dzisiaj, tak jak już na jednym filmiku mówiłem, jest 1 maja. Wyskoczyliśmy sobie z Wimem, z Kasparem, ponagrywać trochę filmików o sprzęcie. Tak, pokazać wam, co mamy, z czego strzelamy. Jakaś recenzja właśnie, może, tak? Jakaś taka pierwsza, nieśmiała. Bo nie chcą nam przysyłać karabinków, nie znają nas. Nie chcą przysyłać, tych nie recenzujemy, bo po co? Tak? Dlatego recenzować na razie będziemy to, co my mamy. To, co my kupiliśmy. W miarę możliwości nie kręcone, bo moje repliki tak naprawdę do recenzji się słabo nadają. Bo co recenzować karabin, w którym praktycznie zostało wody? Trochę słabo. No. Będziemy recenzować takie karabinki, których praktycznie nie tykaliśmy. Tak, jest ich kilka. Chłopak z ekipy, na przykład Rogal, mówi, że też by może chciał, żeby jego replikę zrecenzować, więc jak tylko się, powiedzmy, okaże, że te recenzje, które dzisiaj zrobię, będą miały sens, to pewnie mu też zrobię to przyjemność i zrobimy recenzję jego karabinka. Postrzelamy z niego i tak dalej. Chyba, że ciekawa replika, raczej niespotykana, więc czemu nie? Co my tu mamy dzisiaj? To, jak pewnie większość z was rozpoznaje, to są Krajtaki LMG. Bardzo fajne repliczki, w takim pierwszym wrażeniu, jak tylko je zamówiliśmy. Na początku kupiłem jednego. Ja kupiłem tego. Co prawda, ja oczywiście z niego nie strzelam. Nie pomyślcie sobie, to nie jest replika dla mnie, to jest replika dla mojego brata, który robi u nas za KM-istę i jest takim naszym wyjazdowym KM-istą. Niestety na zwykłych strzelaniach pojawia się rzadko, bo mieszka w Poznaniu. To jest taki nasz terenowy oddział ASG Olsztyn w Poznaniu. Tak można to nazwać. Nawet tak się czasem tytułują chłopaki. I kupiłem dla niego tego Krajtaka. Potestowaliśmy go. Kaspar wziął go na jedno strzelanie, przeczochrał go tam po krzakach. I uznał, że chce takiego samego. I se kupił. I więc mamy dwie repliczki. Te repliczki nie były za bardzo grzebane, bo to nie taki był ich cel. To miał być karabinek, on nie po to tyle kosztuje, żeby w nim grzebać tak naprawdę. Bo jest to chyba najdroższy stok, jaki kupiłem. Chyba tak. Bo on tam na polskim rynku kosztuje niecałe 3 koła, tak? 2700. I tak, dostajemy repliczkę. Moja jest taka bardziej goła, bo Kaspar już sobie metę założył, tak? Założył też sobie pas od Neptuna. Bardzo fajny, to od razu się wspomnę. Szybka regulacja, naprawdę świetny pas. Ten pas ma ile? 2 lata? 3 lata? Chyba 2 lata, tak? Kolorek, zajebiście. Wszystko, nic nie pękło, nic nie puściło. Nawet tutaj gdzieś na trokach. Wszystko jest całe. Nie, nic nie puściło, wszystko działa. Tak. Poprzecierały się tam lakiery na klamrach. Jest szybka regulacja długości, bardzo fajny. Co prawda Kaspar go tak ma bardzo długo, bo on lubi, jak mu tam karabin przy jajach wisi. No. Ale to jest tam Kasparowe, tak? Więc tutaj Kaspar sobie podokładał mu. Ten jackowy poza okładzinami, to jest praktycznie golas. Ta jest praktycznie w stoku. Jedyne, co w niej zrobiłem, to wymieniłem sprężynę. Oryginalnie była sprężyna, która dawała około 410 fpsów. Wstawiliśmy 120 Tornado i dała w tej replice 425-430 fpsów. Wynik może nie jest wybitny jak na te sprężyny, bo tam w tych sprężynach nawet do 450 niektóre repliki tam nam dochodziły, ale akceptowalny jak najbardziej w takich ustawieniach. Co ciekawe, u Kaspara zrobiliśmy ten sam myk, ale przy okazji tam jakiegoś przeglądu, bo przez coś mu tam dziwne dźwięki zaczęło wydawać, okazało się, że po prostu silnik się obsunął. Nic nie padło, tak? Silnik się obsunął. Ja rozkręciłem przy okazji wszystko profilaktycznie sprawdzić. Wymieniłem smary w cylindrze i na prowadnicy tłoka. Na tych takich prowadnicach, które są w szkielecie gearboxa. I nagle ta replika z 400, bo tak samo miała, na 120 miała 425 około fpsów. Po wymianie tych smarów mamy 440-445 nawet niektóre odczyty, więc to tyle, tak? I tak, nie wierzcie w to, co ludzie piszą, bo Kaspar mi cały czas tłuk do głowy, bo dysza jest nieszczelna, bo wszyscy piszą, że dysza jest... Nie, dysza jest okej. Okay. Dysza jest szczelna, całkiem fajnie. To może nie jest to perfekcja, bo ona nie ma tam jakichś 3 uszczelek, czy 2, w ogóle nie ma uszczelki, tak? Ale jest na tyle szczelna, że są bardzo małe rozrzuty FPS-ów i naprawdę jest prawie strzykawka. Dysza to nie jest coś, co trzeba wymienić. Jak chcesz więcej FPS-ów, to po prostu wymień smary na trochę, powiedzmy, rzadsze. Tak? Ja dałem rzadszy smar, bo dodałem olej silikonowy do cylindra. Niedużo oleju. Przestrzelaliśmy oczywiście go, żeby potem do lufy się nie dostał. Tak? Żeby był tylko tyle, co na uszczelce. I na prowadnicy daliśmy
bardzo rzadki olej, nie z taki olej psikany silikonowy, tylko taki a la smart silikonowy plus odrobina oleju wazelinowego. To chyba tak on się nazywa. I wtedy po prostu tłok chodzi bardzo ładnie. Oczywiście plastikowy tłok, nie dawajcie tego, broń Boże, na aluminiowy. Aluminiowe tłoki to inna historia, tam trzeba to inaczej smarować. Ale tak czy inaczej, tak to zrobiliśmy, no i mamy dodatkowe 20 fpsów, tak pi razy oko. Więc całkiem fajny. I to jest praktycznie, wymieniamy sprężynę i to jest replika 450 fpsów, wsparcie a nie całe. Więc tutaj naprawdę ok. A teraz tak lecimy do tego, co ważne w recenzji, tak? Zewnętrznie, tak? Wszystko metal. Niestety nie jest tak, że nie mają całkiem luzów. Bo górne body odrobinę pracuje tutaj. O, pokażę. W jednej sztuce, w drugiej sztuce. Tutaj na połączeniu body odrobinę to pracuje. Co prawda moim zdaniem jest to usakceptowalne, ja się do tego nie czepiam, chyba że te karabiny nie mają lekkiego życia, więc tam to i ten luz prawdopodobnie i tak z czasem by wystąpił. Z przodu mamy Kimoda, tak? W zestawie nie dostajemy żadnych szynek lis, bo tutaj Kaspar montował jakieś liski na Kimodzie, ja też mam liski, ale to wszystko musieliśmy dokupić, tak? Nie ma też uchwytu, jest tu unik płomienia. Tak, na 14 mm gwincie. To jest atrapa, bo to ludzie mnie pytają, co to jest? To w oryginale jest przycisk do wymontowywania lufy. Tak, bo jest to karabin ostry, jest z wyjmowaną lufą, szybko wyjmowaną i tam są jeszcze różne warianty długości i to jest przycisk, który wciskamy i wyjmujemy lufę. U nas to nie działa. Tak? Dalej mamy pokrywę zamka, bo teoretycznie tutaj wchodzi amunicja. U Kaspara to ładnie widać. O, Kaspar sobie kupił taką. To jest ostra taśma. To nie jest jakaś tam plastikowa atrapa. To jest ostra taśma ze zdekowaną amunicją. Rozbrojoną i tak dalej. Zresztą widać, łuski są strzelone. Spłoneczki, więc ten. To jest bezpieczne. I wchodzi tutaj. Wchodzi nam w wyrzutnik. On go tam łapie. Więc nie ma z tym problemu. Jedyne co to. Zdejmuje się to lekko chwilowo. Ta amunicja 5,56, tak, 5,56 od razu mówię, Kaspar wspomina. Tak, ona wchodzi tutaj, wchodzisz, wkładasz tu jeden pocisk, zamykasz klapę i on nie wypadnie, tak? A tutaj z boksa wyciąga się tą wsówkę i tutaj wpinamy drugą stronę. I teraz tak, no mamy tą pokrywę, tak jak widać, ale jest to fajne, ale jest to też wada, bo niestety jak założysz optykę, to nie masz tylko luzu na body, które body, powiedzmy, że luz z dolnym jest akceptowalne, bo optyka składa się z lufą, która jest w górnym body, więc nie tracisz na celności, jeżeli to się chybocze, powiedzmy jakoś tam w miarę jak nie jest to tragiczne chybotanie, tak? Ale jeżeli ci się chybocze na połączeniu już nad górnym body, to niestety cała optyka nam chodzi, a lufa jest stabilna. Czyli w efekcie niestety tracimy trochę na tej powtarzalności. Co prawda to nie jest tak, że on lata luźno, nie? On wraca do swojego stanu zawsze zerowego, ale jak gdzieś powiedzmy oprzemy się o drzewo czy o coś, to trzeba pamiętać, że niestety, ale ten punkt celowania się nam przesuwa. Dalej. Zewnętrznie. Zaczep mamy dwustronny przy kolbie. Chwyt taki fajny, wyprofilowany. Przy okazji jeszcze wspomnę, bo co prawda nie wiem, czy ludzi to interesuje, mnie osobiście w ogóle, oznaczenia. Tak? Tu mamy logo Krajtaka, napis Krajtak. Tu mamy napis Defense. A z drugiej strony mamy tak. Wyprodukowane w Tajwanie, do treningu tylko. I numer seryjny. Numer jest indywidualny, tak ciekawie namalowany na takiej białej kropce. Troszkę u mnie nawet nieczytelny. U Kaspara troszkę. Kurwa, czekaj. Nie, to jest numer chyba serii. Bo i Kaspar i ja mamy ten sam numer serii. Bo mamy chyba 32, bo tak to trzeba odczytywać. Natomiast ten wcześniejszy numer, ten biały, jest indywidualny z tego co widzę. A przynajmniej mamy różne. Tak? No na to wygląda. No na to nie zwracałem uwagi, bo jak mówię, o tu jeszcze napis Krajtak, mnie oznaczenia w ogóle nie interesują. Ja wiem, że dla niektórych są ważne, dla mnie nie. Stój. Kolby są fajne, też oczywiście z napisem Krajtak. Znaczy mi się osobiście te kolby bardzo podobają w porównaniu do
PDW, które mam, to ta kolba jest złoto, PDW to zło. Tak? Otwieramy, tutaj mamy takie dwa dytki, ściskamy je i wysuwamy. Tu jeszcze na górze trzeba odchylić, bo na górze też jest ząbek, który trzyma zaczep stopki. Tak? Mamy bezpiecznik, mamy wtyczkę, to już jest T-Connect, to już tam mój aftermarketowy, powiedzmy, design. Ja to wstawiłem. Co największego tutaj jesteśmy w stanie wcisnąć, jeżeli chodzi o baterię, bo to jest dość ważna informacja, którą uważam, że trzeba podawać. Tutaj wchodzi największe co, to trójdzielne lipo 11,1 2000 mili. Przynajmniej to, co nam się udało wcisnąć. Kaspar, wykrzepałbyś, to pokażemy. Mam takie, zaraz pokażemy, jak to wygląda. Ja mam chyba od specny, Kaspar chyba zresztą też. Nie kosztowało to jeszcze majątku, chociaż tanie też nie było, jak na baterię lipo, ale powiedzmy, że dało się to przeżyć. Z dodatkowych bajerów kolby to tak, mamy złączki QD, wciśnij kropki, czy jak to tam nazwijać. Mamy tutaj od dołu szynę RIS, co prawda kompozytową, nie jest to metal, stopka jest gumowana. I mamy chyba sześciopozycyjną, tak, sześciopozycyjną kolbę z oznaczeniami pozycji. Co prawda nie wiem po co, ale są, tak? O, a teraz pokażę wam baterie. Dwie baterie, to są Kaspara baterie, takie dwie. Nanotecha jedna, 2000 i specny 2000. I te baterie tam wchodzą. Powiedz, Kaspar, bo ty masz, na ile ci wystarczają? Po 6000 strzałów bateria 2000 miała w stanie już spoczynku zmierzone po strzelaniu około 3,3-3,4 na celi, volta na celi, tak? Czyli w stanie, czyli podczas poboru prądu prawdopodobnie schodziła już blisko 3 V. Niestety te repliki nie mają zabezpieczenia, nie informują nas w stoku o rozładowaniu się baterii, więc przyjmijmy, że 5000 kulek na baterii 2000 mili powinniśmy wystrzelać. Więcej to już tak troszkę ryzykownie, bo to wiadomo, troszkę temperatura ma tutaj też wpływ i tak dalej. Omówimy boksa, bo boksa mamy na zewnątrz. Fajny boksik, drogi jak zły. Sam boks kosztuje w Polsce 800, 9, to chore pieniądze. Chore pieniądze, naprawdę, jak za boksa, tak? Boks działa na tej zasadzie, że na dole mamy przycisk. Jak go wciśniemy, to on zaczyna nakręcać. Działa to mniej więcej na zasadzie high-cupa, tylko że mamy też pokrętło, tak? Jak chcemy sami nakręcić high-cupa. Tylko że pamiętajcie, nakręcamy jednocześnie silnik. Więc to nie jest jak w high-cupie, bzyk, 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 bzyk. Tylko to chodzi z oporem, bo tutaj też kręcimy silnikiem, więc jest to troszkę upierdliwe. Ale mamy przycisk. Bateria jest 9-woltówka ta kwadratowa, która to zasila. I to jest nakręcanie boksa. Tu mamy taką puszeczkę z baterią. Tak? A tu niżej sypiemy kulki. Wcześniej wiem, że w niektórych LMG tu nie było tej zaślepki. I kulki potrafiłyby się dostać tutaj, znaczy jak ktoś po prostu źle wsypywał, tak, to tutaj się dostawały kulki i w efekcie mogły wejść pomiędzy mechanizm i przyblokować boksa. Więc jeżeli macie starszego, kupicie używkę czy coś, zwróćcie na to uwagę, żeby w razie czego zaślepić to gniazdko albo po prostu, żeby nie sypać tam, broń Boże, kulek. My sypiemy tutaj, o, do tego i dziury. Można też wsypać od góry, tylko no wiadomo, sypiemy boksa, nie? Więc tam jak sypiemy 2000 kulek, trochę lipa, nie? I teraz taka uwaga, bo boks, o czym ludzie często nie mówią, nie wiedzą, jest dwuczęściowy, znaczy dwie komory są w środku. Jedna jest komora mała i ona jest mniej więcej o tu, tutaj. To jest taka, o, ta górna część. To jest komora na około 800 kulek. Kaspar mówi, że nawet do 1000, nawet 1000 haki można tam wepchnąć, jak zasypiemy tą górną część do pełna. I teraz tak. Druga komora jest na dole. Ona jest o tutaj obok silnika, tu w tym przedziale. I tu wchodzi kolejne ponad 1000, 2000 dodatkowych kulek, czyli w sumie mamy 3000 około w boksie. Z tym, że ta komora jest zamknięta. Tu jest taka dźwignia, która otwiera nam dostęp do tej komory. I teraz tak, jak nam się skończy z tej górnej komory amunicja, ona się tutaj między tymi śrubami tu jest tak skośnie, tak? To mamy jeszcze drugą komorę. Z tym, że żeby się do niej dostać, trzeba to podnieść, przewrócić boksa do góry nogami i przesypać kulki.
Jak jest do tego dopięta replika, jest to średnio wygodne i śmiesznie wygląda. Co mogę zapewnić, bo Kaspar czasami tak robi na strzelanie. Kaspar mówi, że to nie jest niewygodne. Ja nie wiem, dla mnie to wyglądało niewygodnie, ale nie robiłem tego, więc nie będę się wypowiadał. Kaspar mówi, że jest, że jest wygodnie. Tak naprawdę boks jest niesamowicie wydajny, bo my zimą testowaliśmy, wrzuciłem baterię taką zwykłą, 9-woltówkę, taką... Bądźmy szczerzy, taniego Panasonica za 5 zł. Ode mnie z firmy, kupionego. I on do tej pory działa. I to chodził zimą. On daje kręci, co prawda jak się tam dłużej nim postrzela podczas jednego strzelania, to on już ma dość, a zimą to w ogóle po chwili to... To ale działa. I Kaspar 30-40 tysięcy kulek wywalił z tego boksa i my cały czas na jednej baterii. Na jednej baterii. Dalej ta bateria chodzi, więc naprawdę efektywność, jeżeli chodzi o silnik, o nakręcanie jest naprawdę świetna. Może dlatego tyle to kosztuje, nie? I w sumie nie zacina się ten boks. Nie słyszałem, żeby się chociaż raz zaciął, a strzelaliśmy i kulkami bio i w ogóle, więc naprawdę, jeżeli chodzi o... Może dlatego ten boks jest po prostu tak drogi, bo jest po prostu kurwa dobry. To nie jest tak, że płacimy za puszkę, bo tam jest napisane kraj, tak, bo jest napisane 5,56, o, kolejne oznaczenie. 5,56 na to, na plastikowym boksie, no ale okej. Niech tak będzie. Teraz trochę ja się powypyszczam, bo w sumie zewnętrzne rzeczy żeśmy już nagrali, a teraz ja się powiem trochę o środku, bo miałem okazję rozkręcić w sumie obydwa. Znaczy w tym tylko wymieniałem sprężynę, więc nie rozkręcałem gearboxa, ale tutaj jako, że Kaspar miał tam dziwne dźwięki, to szybciej doszedłem, co jest nie tak, więc w sumie nie musiałem rozkręcać, ale uznałem, że profilaktycznie, bo nie daj Boże w środku też coś się dzieje. Tak, od dołu mamy silnik. To jest chyba 30 tysięcy szybkość opisany. Jest naprawdę świetny. Stokowy silnik, stokowy układ, bo to jest MOSFET. Taki zwykły, prosty MOSFET, malutki, wbudowany w obudowę gearboxa, w szkielet. To jest żaden tam wybitny układ, ale już mamy zabezpieczone styki. No i mamy bezpośrednio napięcie idące na silnik, więc... I na 11 mamy szybkość 6 pi razy oko 22 strzały na sekundę. Więc naprawdę, naprawdę spoko. Tak, jak na stokową replikę bez tam jakiegoś kombinowania, na stokowych zębatkach bez żadnego kombinowania. Zębatki są, dalej idziemy, zębatki są bardzo fajne, co prawda nie wiem co to jest, ale na pewno są stalowe, bo magnes do nich przywierał. Na pewno są grube, to nie są, tam jak w cymie ta środkowa zębatka pośrednia jest tam cieniutka, ma milimetr grubości albo i nie. Tutaj ona ma chyba 1,5 mm, jest naprawdę gruba kawał zębaty. I widać, że te zęby to też są niewycięte jakoś tam pi razy oko, jak nam wyszło, tylko naprawdę są fajnie wykonane. Tłoczek dalej idąc, tłoczek mamy ze 7 chyba stalowymi zębami. Porządną metalową prowadnicę sprężyny. Głowica jest plastikowa. Głowica tłoka, głowica cylindra i dysza to są plastikowe elementy. Stycznik jest klasyczny, tak jak powiedzmy w klasycznej MC, tyle że zabezpieczony MOSFETem. MOSFET ma jeszcze tutaj bezpiecznik, co pokazywałem. Dobrze, że Kaspar jest, bo powie by rzeczy, bym nie powiedział i byłoby gówniana recenzja, nie? Tak? Mamy szkielet. Szkielet jest wyraźnie wzmocniony. To jest, to będzie widać przez okno magazynka. Tu mamy takie powiększenia, tak? I to faktycznie zabezpiecza gearbox przed pęknięciem. No, Kaspara ma na tych 400 niecałych 50 FPS-ach ma przebiegu te 40 koła i nic tam się nie dzieje, tak? Do tego ten szkielet, jak go rozkręcałem, to robi wrażenie dużo solidniejszego nawet niż te, które spotykałem na przykład w GP. No okej, okay, w KWA był podobnej klasy, może nawet troszkę fajniej wykonany ten gearbox. Troszkę może dlatego, że nie było tych nadlewek, był gdzie indziej, ale to okej. Ale tutaj naprawdę robi wrażenie. Nawet tam, gdzie on, bo on częściowo jest wycinany, to nie jest tak, że to jest pełna odlewka i wstawiamy i tyle. Tam, gdzie jest doszlifowywany, to widać, że to nie jest materiał jakiś taki luźny. Nie wiem jak to by sprawdzić, nie? Sama waga, jedyne co mogłem sprawdzić to wagę. Waga szkieletu, on był cięższy o jakieś 15-20% od standardowego szkieletu. To dużo, to jest dużo. Naprawdę dużo i to czuć w rękach. Jak bierzesz ten szkielet, to czujesz, że to waży. A, no i ten szkielet oczywiście ma szybką wymianę sprężyny, tak? Ma szybką wymianę, co prawda trzeba wyjąć cały szkielet, tak? To nie jest tak, że pyk, kolba i już mamy dostęp. Tylko musimy wyjąć cały szkielet, jest to trochę upierdliwe, mamy dwustronny selektor ognia,
to też nie ułatwia życia. Bo to są zębatki, które trzeba przy wyjmowaniu uważać, żeby tam gdzieś nam nie wyskoczyły, żeby je dobrze ustawić, bo to też jest ważne, żeby te selektory w sumie chodziły razem. Bo to taki dodatkowy bajer, jak są razem, to działa, to naprawdę fajnie. Tyle. No i jeszcze tak, jak ktoś lubi takie designerskie rzeczy, to jeszcze tak, wypatrzyłem, że spuścik jest taki szybki, z ząbkiem. Co prawda powiem tak, bez rękawiczek to nie jest wygodne. To bez rękawiczek to jest takie sobie. Co prawda tutaj chociaż w odróżnieniu do RetroArms wygładzili te krawędzie. U mnie są w RetroArms, jak miałem taki spust, to były tutaj kurde ostre i bez rękawiczek to w ogóle się nie dało z tego strzelać. I tutaj wstawione takie osłona spustu na tyle duże, że nawet spokojnie w rękawiczkach bez żadnego problemu, czy z tyłu, czy z przodu, tutaj nam paluch nawet w grubej rękawicy wejdzie. Dwustronny selektor ognia, bo w sumie o tym zapomniałem. Klasyczny zrzut magazynka. Prawdopodobnie dałoby się wymienić go na jakiś bardziej designerski, fajny. No, znaczy tak, idziemy do przodu. Skończyliśmy z gearboxem, mam nadzieję, bo jak się mi coś jeszcze przypomni, to wrócę. Ja to będę potem kleił, więc to jakoś tam wyjdzie. Żeby dostać się do gearboxa, to mamy dźwignię. Znaczy, do gearboxa, do hop-upu. Mamy dźwignię, którą odciągamy. Niestety nie ma boltkacza. Ale dźwignia jest. W pozostałych krajtekach jest boltkacz, chyba że zaczniesz w nim kombinować, to możesz go stracić. Taka sugestia. I tutaj mamy dostęp do hopka. Widać też od razu cylinder. Tutaj kawałek, widać kawałek gearboxa i mamy dostęp do hopka. Co ciekawe, hopek reguluje się, dociskamy hopa do góry. Jest to odwrotnie niż na przykład w ProWinie. W ProWinie, aby docisnąć hopka, kręcimy w dół. Tutaj kręcimy do góry. Komora jest rotacyjna już w tym nowym designie i jest to naprawdę dobra komora, naprawdę szczelna, nie ma się co do niej przyczepić. Mimo że plastikowa, to sądzę, że to będzie żyło wieki, a dodatkowo tryka. Ma zębateczkę gdzieś tam, ma jakiś zatrzask, czy nie wiem jak to tam jest, bo jeszcze tego nie rozkręcamy, ale wkrótce. I po prostu pstryka, więc możemy sobie po ząbeczku, po dwa ząbki, ja ci Kasper trochę tu przestawię. Można sobie to przestawić i czujemy o ile. I też tutaj od tyłu mamy oznaczenia, nie wiem czy to będzie widać, mam nadzieję, z numerkami. Tutaj są numerki, więc można sobie też zapamiętać takie wstępne ustawienia. Jest tu nawet kreseczka specjalnie zrobiona, żebyś wiedział na jakim numerku powiedzmy, że jesteś. Kumeczka, która tutaj jest w tej komorze, to jest taka pomarańczowa, niby klasyczna, ale z elementem podkręcającym w kształcie H, jeżeli można tak powiedzieć. Czyli nie mamy takiego jednego wołeczka na górze, tylko mamy takie dwa mniejsze z wgłębieniem po środku. Fajnie to kręci, gumeczka jest miękka, to jest jakiś tam silikon. Fajnie to kręci i nawet przy mocnym docisku raczej nie blokuje kulek. Co może się zdarzyć, jeżeli nie mamy tego wcięcia na środku, tego jak mamy te takie H i nie mamy tego, tylko mamy płasko, to niestety tam się częściej zdarzają blokowania kulek. Między innymi dlatego prawdopodobnie zostało to zmienione. Lufa, która tutaj była oryginalnie i jest w tym krajtaku, to jest 6,05 mosiężna. Przyzwoita lufa, całkiem fajnie to strzela. Zresztą nagramy filmik ze strzelania z tej lufy, bo będziemy nagrywać z obydwu karabinów, jak się strzela. I strzela to naprawdę dość fajnie, dość celnie. Ale tutaj Kaspar wymienił, to jedyna rzecz poza sprężyną, którą wymieniliśmy, lufę Promyka 603, dedykowaną. Co prawda, i tutaj ciekawostka, dedykowana lufa, jaką znaleźliśmy do tego krajtaka, to była 280 mm, dedykowana przez Promyka. Tylko że jak ją wstawiliśmy, to okazało się, że oryginał był dłuższy o 3 cm, było 310. Z tego, co udało nam się ustalić, to była zmiana w produkcji. Starsze krajtaki były robione z lufą 280, nowsze są robione z lufą o 3 cm dłuższą 310. Tu na razie jest promyk. Kaspar mówi, że celność się poprawiła, więc to, że krótsza 3 cm, to bądźmy szczerzy. Czapką przykryć, to zapomnieć nie było. Ale tak zwracam uwagę, jakby ktoś sobie wybierał, to jeżeli ma nowego krajtaka z nowego wypustu, to 310. A jeżeli nie jest pewny, to wyjąć komorę i sprawdzić. To się robi prosto, wyjmujemy jeden pin, front do przodu, wyjmujemy lufę i mierzymy. Nawet jak nie chcemy wyjmować lufy, to wystarczy zmierzyć, bo lufa zaczyna się tuż za końcem rurki prowadzącej kulki do komory. Tak, dogrywamy to, bo
zapomnieliśmy o jednej dość ważnej rzeczy mimo wszystko, szczególnie teraz w dobie Aegisa, gdzie jest wymóg wagi replik, że KM ma ważyć 7 kg, więc powiemy o wadze jeszcze i o magazynkach też, bo co pasuje, co nie pasuje. Więc zaczynając od wagi, Kaspar bez boksa, ta replika waży z lunetą 4800 gram, czyli niecałe 5 kg. Z tą lunetą z podwyższeniem montażu, tak? Bez tego, bez boksa, no będzie ważył około 3,5. Tak. 3,5 z haczykiem może, tak? Więc nie jest jakiś bardzo, bardzo ciężki. Kaspar niestety musi teraz go jeszcze dociążyć, bo ze wszystkim musi mieć 7 kg, więc jeszcze dojdzie boks z amunicją, dojdzie ten i prawdopodobnie jeszcze będziemy dociążać jakąś kolbę, żeby tam jeszcze uzyskać kilka dodatkowych gram. O wadze powiedzieliśmy, to teraz co nieco o powiedzmy pasujących magazynkach. To pasuje, ale to chyba wiecie, bo to oryginał, to głupio było, żeby nie pasowało. Kaspar mówi, że wszystkie high-cupy, Kaspar Wim, mówi, że wszystkie high-cupy, jakie testował, podawały dobrze. Nie, znaczy nawet bardzo dobrze. Nie było w ogóle wybrydności. Po prostu high-cup podawał. Nie ma problemu. To KM, więc tutaj high-cupy to nie zbrodnia. Tutaj może być high-cup. Kaspar ogólnie jest wyznawcą high-cupów. Tak samo jak WZ-y. Tak? Więc wszystkie high-cupy sprawdził, jakie miał w domu. A ma ich chyba 20, więc... więc wszystkie podawały. Magazynki G&G też podają. Co prawda wchodzą dość ciasno. I obstawiam, że wszystkie tego typu, czyli takie tam kopie PTS-ów będą wchodziły, ale będą wchodziły dość ciasno, więc trzeba wziąć to pod uwagę. Jeszcze inne boksy. Kaspar osobiście kupił Batylaxa, tego takiego z pojedynczym, nie wiem jak to powiedzieć, z pojedynczym bemenkiem. Podaje, wchodzi ładnie, podaje bez zarzutu. Fajnie działa, on nawet fajnie działa, bo on reaguje na dźwięk strzału i nakręca i to naprawdę działa. Batylaxie za niecałe 150 zł chyba, 100 zł. Za 100 zł to w szok, bo byliśmy, uznaliśmy, że to będzie kupimy, najwyżej wyrzucimy do śmieci i nie będzie szkoda, a tutaj się okazało, że to działa, nawet jest ok, co fajne, bo to zawsze dodatkowy boks gdzieś na Missim, to gdzie są ograniczone, że musisz mieć powiedzmy odpowiedniki ostrych magazynków, no to kupowanie boksa za 800 oryginału trochę boli, tak, więc można kupić na przykład Batylaxa za 100 i on jakoś tam działa. Tak? Niestety na przykład znowu od GP taki sam magazyn jak ten Batylax już nie wchodzi zbyt dobrze, już wchodzi bardzo ciasno, nie zapiął się. I nawet się nie zapiął, więc taka uwaga, że od GP niekoniecznie, to tak ostrzegamy, może się wam ta wiedza przydać. Chyba powiedziałem wszystko, mam nadzieję, że tak. Trochę było nieskładnie moja pierwsza recenzja. Muszę się chyba zrobić plan, o czym mówić, bo niestety bez karteczki jestem i to może był duży błąd. Na szczęście jest Kaspar, co mi przypomniał o kilku drobiazgach i zaraz też wyskoczymy, postrzelamy z nich. Będzie porównanie, bo strzelimy i z tego i będzie można porównać na jak zmienił się rozrzut. Tu jest lufa 3 cm dłuższa, ale zwykła, stokowa, a tu mamy lufę 3 cm krótszą niż ta, ale stalową Promyka 603. Wsia. Zaczynamy nagrywanie strzelania. Teraz lecą krajtaczki w ogień. Najpierw nagraliśmy setkę, teraz będą krajtaki. Nagrywamy powiedzmy drugi raz, bo zaraz po recenzjach mogliśmy nagrać, to nam po prostu nie wychodziło. Tłumaczyłem to na filmiku z MSR-em. Nie będę się powtarzał, tak? Więc zaczynamy. Będziemy porównywać dwa. Jeden z lufą Promyka i jeden z lufą stokową. Zaczniemy od odległości 70 metrów. Więc podchodzę trochę od poprzedniego stanowiska i zaraz zobaczymy. Po wczorajszych testach, znaczy przedwczorajszych, wiemy, że LMG bardzo wibruje przy strzale, dostaje chorych wibracji i przy strzale na auto to ewidentnie widać, że rozrzut jest większy. Więc spróbujemy dzisiaj na semi.
Kilka trafień nie wybyło w szynie. Nie wiem, czy to widać na filmiku, ale celuję dobre 3 metry nad skrzynką, żeby trafić w nią na 70 metrów. Dobra, jesteśmy na 60 metrach. Podejście do nagrywania drugie, bo po dwóch strzałach wypiął nam się konektor na silniku i trzeba było to poprawić. 60 metrów, testy. I jak widać, trzeba to całkiem zacnie. Na 60 metrów skrzynka raczej nie jest wielkim problemem. Spróbuję pocisnąć auto, chociaż tak jak mówiłem, auto strasznie drży karabin i jest to problematyczne. Ja się tak dobrze, solidnie złożę, żeby go w miarę możliwości ustabilizować. Tak czy inaczej, na kulkach 25, 60 metrów to jest idealny zasięg dla tego karabinu. Dobra, testujemy teraz krajtaka drugiego, czyli tego bez lufy promyka, smyka krajtaczek. I odległość 60 metrów, porównujemy rozrzut. Zobaczymy, co tu się da uzyskać. Co prawda tutaj nie ma optyki. Kolejne amunicji, szybkie ładowanko. Dobra, i jeszcze zrobimy szybkie przerzucenie kamerki. Dobra, jesteśmy po strzelaniu. Przetestowaliśmy dwa LMG. O, jaki ładny listek. Mojego, czy tam mojego brata, ze stokową lufą i karabinek Vima z lufą promyk. Po testach tak na szybko, co prawda nie wiem, jak to będzie na filmiku jeszcze widać, mam nadzieję, że to się potwierdzi, to co ja miałem wrażenie takie, powiedzmy, tutaj w terenie, że mimo wszystko promyk trochę poprawił celność. Niedużo, bo niedużo, ale poprawił celność. Co do zasięgu, to tak, 60 metrów to jest taki przy kulkach oczywiście 25, bo na tych testowaliśmy. Skuteczny zasięg to było tak 60 do 65 metrów. Przy 70 już trzeba było brać dość dużą poprawkę przy tak lekkich kulkach. Pewnie na kulkach 30 byłoby to lepiej. Z tym, że pamiętajmy, to jest LMG, to jest karabin wsparcia, więc tutaj ciężkie kulki, szczególnie jak ktoś dużo strzela, często strzela, to po prostu ekonomia trochę zabija używanie ciężkiej amunicji, bo tutaj jak ci wyjdzie, powiedzmy, tak jak Kasparowi czasem Wim narzeka, że wywalił na strzelaniu 6000 kulek, no tak jak to podzielić na 30, no to trochę boli, tak? Szczególnie jeżeli strzelasz z dobrych kulek, a nie jakiegoś tam śmiecia. To tyle. Mam nadzieję, że recenzja się podobała, że o niczym nie zapomniałem. Jeżeli są jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach. Bo po to my to kręcimy dla was, żebyście potem mogli się czegoś dowiedzieć. Więc pytajcie jak najbardziej. Napiszcie nam też, jeżeli macie taką oczywiście ochotę, tak? Czy chcecie więcej takich recenzji, takich opisów replik, które my mamy, które kupiliśmy. Bo jeżeli będziecie chcieli, to będziemy ich robić więcej. Bo czemu nie? Mamy trochę wolnego czasu jeszcze, chociaż kobieta moja już ma trochę zastrzeżenia co do mojego wolnego czasu, do tego jak go spełniam. Spędzam, przepraszam. Ale cóż, no taka jest kolej rzeczy. Tak czy inaczej, Krajtaki LMG, moim zdaniem bardzo fajne repliki, godne polecenia jako karabin wsparcia, bardzo zacna replika. Szczerze polecam.
To bajże kupujesz i praktycznie nic nie robisz, bo ten drugi poza wymianą sprzężyny nic nie zrobiony, a naprawdę strzała zacnie. Swoje roboty robi. To dzięki jeszcze raz wszystkim, dzięki za oglądanie i zapraszam ponownie.